Eliza Michalik, program Nie ma żartów, dobry wieczór Państwu. Doktor Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i strategii, jest dziś gościem Nie ma żartów, dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, i od razu będzie zaczepka. Uprzedzałam Pana przed programem, że nabyłam alergii na funkcję eksperta, odkąd zobaczyłam Jana Rokitę w TVN24, który przegrał wszystko, co mógł przegrać. Siedział i pół godziny oceniał ludzi lepszych od siebie, którym udało się założyć i skutecznie poprowadzić partie polityczne, zdobyć poparcie wyborców. Pomyślałam sobie, że tak to jest z polskimi ekspertami, że bardzo często nieudacznicy oceniają innych. Co trzeba zrobić, żeby być ekspertem? Ze zdaniem jakich ekspertów musimy się liczyć? Dlaczego pan na przykład jest dobrym ekspertem? No to chyba pytanie nie do mnie, nie? Akurat. Jak najbardziej do pana po amerykańsku. No tak. Każdy ma pewnie swoją definicję tego. Wydaje mi się, że akurat przy występowaniu w mediach jest to pozycjonowanie narzucone przez organizatora programu, który potrzebuje jakiejś łatki. I za każdym razem jestem pytany, co ma być podpisane, prawda, pod nazwisko. No i jest jakaś formuła, ekspert od tego, śmego i owego. Czyli wypełnianie ramówki, nabijanie oglądalności. Tak, to chyba chodzi o to, żeby ci, którzy organizują program, łatwo, szybko tak etykietowali wszystkich i do widza łatwiej trafiało i jest autorytet z góry narzucony, prawda. No. A kim dla pana jest ekspert? Jak pan słucha innych? To też jest trudne pytanie i chyba ja mam bardzo taki szczególny sposób podchodzenia do tego, bo raczej ekspert nie brzmi profesjonalnie, tak bym to miał. Pojęcie eksperta zmieniło formułę, zrobiło się takie bardzo wyblakłe. Mam podobne wrażenie, bo ekspert do spraw geopolityki i strategii. Uśmiechnęłam się, dlatego że ja mam wrażenie, i proszę mnie poprawić, że przynajmniej u polskich władz, u polskich polityków, może szerzej, od dawna nie widziałam śladu żadnej strategii. Być może bywa ślad taktyki, ale strategii nie. Mylę się? Tu znowu jest kilka rzeczy, kilka wątków. Wszyscy mamy tendencję do krytykowania świata politycznego. Głównie z tego powodu, że on się kieruje zupełnie innymi kryteriami, niż my byśmy chcieli w swoim idealistycznym przekonaniu, że polityka ma służyć dobru wspólnemu. De facto to jest walka o władzę i w tej materii oni są po prostu bardzo sprawni, a zatem są najlepsi. Ale walka o władzę, żeby po co mieć tą władzę? Żeby służyć dobru wspólnemu? Tak, ale każdy myśli, że służy dobru wspólnemu. Początkowo. A potem jest pewna gra o władzę, a później jest dynamika życiowa, a później już nikt nawet nie pamięta, jak to jest. Czyli takie powiedzenie Kisiela, które uwielbiam, że gdyby głupiec wiedział, że był głupcem, musiałby przestać nim być. Stąd wniosek, że każdy głupiec uważa się za mądrego. Każdy polityk uważa, że jest moralny, tak? Oczywiście. Ale chciałbym to podkreślić. I zawsze tak było w historii świata. Naprawdę trzeba mieć bardzo dużo dyscypliny i pewnych cech charakteru, których inni nie mają, żeby tę władzę zdobyć, utrzymać się przy niej i być w grze. To wymaga bardzo dużej samodyscypliny. Poza tym ludzie, którzy są na szczycie drabiny społecznej, w tym politycy, a uważają się, że są na szczycie drabiny społecznej i chyba są, mają głębokie poczucie swojej wartości, bo ich sposób funkcjonowania doprowadził ich tak wysoko. I to wszystko powoduje, że my możemy sobie w studiu mówić i krytykować i zastanawiać, ale... Ale to oni mają władzę, a nie my. Oczywiście. I to nie dzieje się bez powodu. Bo najlepiej grają w tą grę po prostu o władzę. No dobra, lepiej niż my. Jak pan mówi gra o władzę, to przypomina mi się serial House of Cards. Wiem, że nie jestem jedyną, która go oglądała. I chcę pana zapytać, jak ci polscy maherzy wypadają na tle tych prawdziwych wilków, zagranicznych polityków z największych państw na świecie? Czy to nie jest taki żałosny prowincjonalizm, czy mamy tutaj takich ostrych graczy? Myślę, że jest to miarą po prostu Polski. No dobra, ale niech pan to rozwinie. Mamy tu takich ostrych zawodników, czy nie, pana zdaniem? Myślę, że mamy i ostrych, i nieostrych. No i którzy? Którzy są tacy ostrzy i świetni? I myślę, że jest podział na grę wewnętrzną i na grę zewnętrzną. I w grze zewnętrznej, myślę, wydaje mi się, że brakuje w Polsce dużo. No to tu pan chyba pije do ministra Waszczykowskiego? Nie, w ogóle. Aha. Po wszystkich stronach sceny politycznej, historycznie również. Myślę w ogóle o kulturze politycznej i widzeniu stosunków zewnętrznych z innymi graczami politycznymi, innymi państwami, organizacjami, od kiedy mamy dobę nowoczesną, tak myślę. I jak to wygląda pana zdaniem? Jest coś takiego, że mamy zbyt idealistyczne konstrukcje, które nie istnieją i nie zdają egzaminu w realistycznym świecie, który otacza Polskę.
Czyli na przykład co? Bo to ciekawe, jaki jest przykład takiej konstrukcji? Chodzi o to, że w grze politycznej, zewnętrznej zawsze chodzi o równowagę i o bilans sił, a nie o idealistyczne konstrukcje. W związku z tym, że Polska w dobie nowoczesnej nie miała własnych sił, zawsze musiała polegać na czyjejś pomocy, mamy tendencję do idealizowania czyjejś pomocy względem Polski. Dotyczy to wszystkich stron politycznych. Rozumiem, o czym pan mówi, no ale to teraz mi się jawi, że to nie jest jedyna taka rzecz. W myśleniu historycznym są chyba podobne mechanizmy, tak, prawda? Tak, dlatego że tak, to wynika przede wszystkim z braku siły wewnętrznej. A nasz charakter narodowy? Bo Agnieszka Holland coś takiego powiedziała jakiś czas temu w wywiadzie dla Newsweeka, że my Polacy mentalność Kalego mamy we krwi. Mnie to z jednej strony wkurzyło mówienie my Polacy, ale być może jest coś takiego jak takie cechy zbiorcze, zbiorowe. No, to jest naprawdę trudno oceniać, a już mi w szczególności, no bo to jest tak, no. Trzeba zrobić jakieś badania, żeby coś powiedzieć. Oceniając, człowiek kieruje się intuicją. Ale intuicja... Może z zewnątrz niektórzy o Polsce tak mówią, że inni tak mówią o cechach Polaków. Ale intuicja nie jest przypadkiem ważna w polityce, w geopolityce? Myślę, że ważna jest. Myślę, no że intuicja jest bardzo ważna. Bo tak często się mówi o tych racjonalnych argumentach, właśnie badaniach. Kurczę, a ja sobie myślę, jak patrzę na różnych przywódców światowych, ale też w historii, że ci, którzy uwodzą tłumy i w związku z tym to, o czym pan mówił, zdobywają władzę, a to są jednak ludzie, którzy czują i są wyczuwani przez innych ludzi, prawda? Tak, charyzmy się nie da nauczyć. Tak mi pan lakonicznie odpowiada, muszę ciągnąć pana za język. No ale do tego to się sprowadza, charyzmy się nie da nauczyć. I w tym momencie położył pan cały biznes doradzania politykom, który wiem, że kwitnie, proszę państwa, czyli... To takie wróżki PR-owcy oszukujące politykom, że czegoś się można nauczyć, a tak naprawdę to się ma albo się nie ma, jak mówiła Marilyn Monroe. Ma się, wydaje mi się, że ma się podstawy ku temu, a potem życie, to jak wygląda droga życiowa człowieka i co przeszedł, i jakiś poziom bólu, który ma, złożony też z jego oryginalnymi cechami, powoduje, że ktoś ma charyzmę albo ktoś nie ma. Chcę pana wypytać o ministra Waszczykowskiego i wobec tego naszą politykę zagraniczną, ale tak może bez śmiechu, ale widzę, że nie mam już za wiele czasu do przerwy, więc zadam panu też pytanie o to, co mnie nurtuje. Czy jest wśród polityków i polityczek opozycji naszej, polskiej, taka osoba, która ma tę charyzmę, ma to coś, mogłaby porwać tłumy? Może ma potencjał, który nie jest jeszcze wykorzystany? To też nie jest dobre pytanie do mnie, dlatego że ja po prostu nie bardzo śledzę scenę krajową i poza trzema nazwiskami z opozycji nawet nie umiałbym za bardzo wymienić. A minister Waszczykowski to jest ktoś, kto odmieni oblicze naszej polityki zagranicznej w takim razie? Nie. Proszę państwa, przerwa i za moment wracamy. Jesteśmy z państwem. Przypominam, że dr Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki i strategii, jest państwa i moim gościem. Witam ponownie. Mieliśmy mówić o ministrze Waszczykowskim, ale w zasadzie pomyślałam, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby, no bo sam minister Waszczykowski to jest chyba jednak jedna wielka wpadka i nie ma co go bardzo analizować, tak? No myślę, że można bardziej poanalizować inne rzeczy. Tak, no on na przykład mówił o naszych stosunkach z Ameryką. Ja już tutaj z paroma gośćmi w studiu poruszałam temat tego naszego polskiego wiszenia na Ameryce. To nawiązuje do tej mitologii, o której pan mówił wcześniej, że my tam sobie ubzduramy, że ktoś nas będzie ratował z opresji i mam wrażenie, że tym kimś jest teraz Ameryka. W Ameryce się również dzieją bardzo ciekawe rzeczy. A pan się zajmuje zawodowo, specjalizuje się pan w Ameryce. Czy jest pan w stanie, czy w ogóle eksperci są w stanie jakoś przewidzieć, w którą stronę to wszystko pójdzie? Bo w przerwie z Drodzy Widzom powiedział mi pan, że Ameryka jest na zakręcie. Tak, Ameryka jest na zakręcie i mówiąc o dużej polityce i naprawdę ważnych sprawach, Ameryka, potęga Ameryki polegała na tym, że kontrolowała zasoby Eurazji i to, że wygrała dwie wojny światowe w Eurazji i zimną wojnę trzecią. Stworząc ład światowy z dolarem i ze swoją rolą marynarki wojennej i z tą instytucjami, które kontrolowała. I ten świat się kończy. Ten świat się kończy, a jak jest zmiana koncepcji ładu światowego, to jest chaos. W którą stronę to może pójść? Każdą, dlatego że
po kryzysie 2008-2009 Amerykanie zaczęli tracić siły i nie byli w stanie utrzymać tego ładu, a ich obecność w Eurazji była ważna dla bezpieczeństwa światowego. Po prostu sił zabrakło i Trump chce odwojować to, co stracił. I teraz pytanie po 20 stycznia, gdy obejmie urząd, czy jak mu będą doradzać nowi doradcy, czy Ameryka ma zasoby do powrotu, czy Ameryka jednak się wycofa, albo w ogóle za oceany, za Pacyfik i za Atlantyk, bo tak bywało, albo skalibruje nową, wielką strategię wobec Eurazji, bo to Eurazja jest centrum świata. Ameryka jest za oceanami, bywa tutaj, tak jak w XX wieku bywała, a wcześniej nie bywała. I to ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa w Europie i na Pacyfiku, czyli w strefie przybrzeżnej Azji, ale też dla Polski, bo Polska żyje na gwarancjach amerykańskich. Polska żyje na gwarancjach? Co to znaczy? Chodzi o to, że po 1989 roku nasza niepodległość była wynikiem wygrania przez Stany Zjednoczone zimnej wojny ze Związkiem Sowieckim i rozpadu Sowietów. I to stworzyło przestrzeń geopolityczną do podmiotowego państwa polskiego, które weszło w system światowy, którego żandarmem, czyli strażnikiem są Stany Zjednoczone, systemem globalnym, światowym, wymianą handlową, obrotem handlowym itd. itd. I w największym skrócie weszliśmy do tego systemu. A czy coś wskazuje na to, że Ameryka się może wycofać z tych gwarancji? Amerykanie nie mają sił na utrzymanie tak stref, jak gdyby tego, no, ktoś by powiedział wolnego świata, ktoś by powiedział demokracji liberalnej, a ktoś by powiedział obecności amerykańskiej w Eurazji z wpływami politycznymi i wojskowymi. Tak? No i to widać, bardzo widać na zachodnim Pacyfiku. To bardzo widać, na przykład Ukraina jest na granicy stref wpływów. W Turcji to widać i widać na wschodniej flance NATO. I jest ta obecność testowana. Chińczycy i Rosjanie dokonują tak zwanej strategii testowania na wysuniętych rubieżach wpływów amerykańskich, co zwiastuje jak gdyby walkę o nowy ład światowy. I jesteśmy bardzo blisko geograficznie tych przestrzeni. To jest bardzo niebezpieczny moment dla nas. A miejsce Polski w tym nowym ładzie światowym? No właśnie. To powinniśmy się nad tym teraz zastanawiać. Jakie będzie i jak je kuć. Czyli w tej chwili powinny powstawać prace. Czyli nie powinien rozmawiać z przedstawicielami państwa San Escobar, tylko z przedstawicielami jakiego państwa? Myślę, że w tej chwili powinna wykuwać się wielka strategia przetrwania na najbliższe, nie wiem, kilkanaście lat. Przetrwania? Przetrwania według jakiegoś modelu, jakby się chciało, żeby to trwało, bo zawsze się przetrwa. Przetrwaliśmy nawet II wojnę światową, tylko jest kwestia jak. Myślę sobie, że to jest w ogóle wielka, bo poruszył pan temat wielkiej dyskusji, która toczy się, nie wiem, od dziesięcioleci, jeśli nie od zawsze w Polsce, mianowicie kim my możemy być, wziąwszy pod uwagę nasze miejsce, no nasze właśnie, chociażby położenie geograficzne. No właśnie, a jeszcze poza tym, że jesteśmy w strefie zgniotu między wschodem a zachodem, jesteśmy w tak zwanym pomoście bałtycko-czarnomorskim, które powoduje, że ciągle presje są w przypadku budowy, no, testowania starego ładu, budowy nowego, Polska jest ciągle ściskana i często są wojny albo kryzysy, to do tego po wielkich odkryciach geograficznych jesteśmy współperyferiami albo peryferiami systemu gospodarczego świata. No to jakie my mamy możliwości, żeby nie być, no jak właśnie, mówi prezes, na kolanach? No właśnie, siłę musimy mieć. A siły się nie da stworzyć z gadania. A co to jest siła w polityce? Siła ekonomiczna i wojskowa. I na to wynikające z tego dyplomatyczne i soft power, wynikające tak naprawdę z tego wszystkiego, co jest wcześniej. To ja nie wiem jak państwa, ale mnie pan załamał, jak pan powiedział, że siła to jest siła militarna, gospodarcza. Pani Eliza, ale takie są fakty po prostu. I polityka zagraniczna, bo rozumiem, że u nas to wszystko leży, mówiąc kolokwialnie. No, na pewno połowa słuchaczy uważa, że leży, a połowa uważa, że nie leży. No dobra, ale są obiektywne kryteria, prawda? Bo to nie jest kwestia. Poza tym jest łącznie to relatywne, porównujemy do czegoś. Do sąsiada. No, sąsiadów mamy, jakich mamy. Otoczenie nasze jest jakie. Dlatego tak ciężko było w dobie nowoczesnej mieć niepodległe państwo. Bo to nie wynika z chęci ludzkich, takie zjawisko. One są obiektywne. No, ktoś ma przewagę ekonomiczną i narzuca rozwiązania. Ktoś ma przewagę kapitałową i narzuca rozwiązania, które nie służą mi, tobie i tak dalej. No, już nie mówiąc o sile wojskowej. Gdy nie ma jednego systemu, który dystrybuuje, tak jak w wolnym świecie tak zwanym, Amerykanie byli gwarantem, to zaczyna się wolna amerykanka i obyśmy nie wchodzili w ten czas.
Czyli z tego, co pan mówi, wynika, że każdy rząd, który chciałby działać w interesie Polaków i w interesie naszej racji stanu, powinien robić wszystko, żebyśmy mieli jak najsilniejszą gospodarkę i bogatych obywateli. Oczywiście, to bezwzględnie. To jest klucz. Pierwsza rzecz. Później dobra, duża, dobrze wyposażona armia, która może stanowić realne wsparcie lub zagrożenie dla wroga, czy wsparcie w NATO na przykład. I trzecie, sprawna, silna, chytra, dobra dyplomacja. Tak, i soft power jeszcze. Jeżeli tego nie mamy, to mamy zagwarantowaną niską pozycję międzynarodową na ile lat? Ile lat trzeba, żeby zbudować na przykład dobrą dyplomację? Ojejku, no nie mam zielonego pojęcia, ale... Rozmawia się z panem jak z ekspertami od spraw służb specjalnych, którzy wzruszają ramionami i mówią, że służby leżą na najbliższe 40 lat po tym, co zrobił Antoni Macierewicz. To nawet nie o to chodzi, bo nawet nie umiem ocenić, jakie są kadry w naszej dyplomacji, w służbach, no po prostu nie wiem. Chodzi o to, że w miejscu, gdzie leży Polska, jest bardzo duża rywalizacja i mamy bardzo silnych z tradycjami sąsiadów, którzy mają i pieniądze, albo wojsko, i służby. I dlatego tak ciężko jest nam przetrwać i Polska w złą pogodę koniunktury międzynarodowej ma problemy. I dlatego nie stać nas na państwo byle jakie, jeżeli chcemy mieć państwowość. A mamy państwo byle jakie? Myślę sobie, że Polska ma zasoby wynikające z samej geografii, które dają jej dużo więcej możliwości niż to, co mamy teraz. Ktoś kiedyś napisał, nie pamiętam kto, że od jakiegoś czasu polski parlament udaje, że uchwala ustawy, obywatele udają, że w to wierzą, władza udaje, że rządzi, my udajemy, że w to wierzymy. I jak prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Izraela, i powiedział, że Polska cały czas opowiada się za walką z terroryzmem i zawsze będzie po stronie tych, którzy walczą z terroryzmem. No to ja się zastanawiam, na ile to jest prawda, na ile my po prostu opowiadamy bajki. No właśnie. No? No to jest tak pojemna formuła, że właściwie mogłem teraz 6 godzin mówić za i przeciw. To niech pan skondensuje. No myślę, że prezydent Duda pojechał do Izraela i powiedział to, co... w Izraelu należało powiedzieć, no. Jeżeli, no tak przypuszczam, że taki był powód, bo zjawisko terroryzmu jest dużo bardziej złożone i... A jakie jest miejsce Polski w walce z terroryzmem? Szczerze? No. W obecnej koniunkturze międzynarodowej Polska powinna być bardzo ostrożna w ogóle w braniu udziału w walce z terroryzmem, w rozumieniu ekspedycyjnym, w rozumieniu tworzenia nowych ładów politycznych i gospodarczych na odległych terytoriach od Polski. Czemu ostrożna? Bo dlatego... retoryka jest zawsze taka, że właśnie nie, trzeba się angażować, bo wtedy będziemy mieli wdzięczność... No ale nie ma wdzięczności. Wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych. I chyba Polska się już nauczyła na przykład w XX wieku na ten temat czegoś. Nie ma czegoś takiego jak wdzięczność w stosunkach międzynarodowych. Co jest walutą? Kasa? Walutą jest siła. Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, siła i transakcja. Nie ma niczego innego i czym prędzej się nauczymy tego, tym będzie lepiej nam się żyło, obywatele będą dostatnie i bezpiecznie żyli w Polsce. Czyli powiedzmy to wprost, mówienie tylko o ideałach... Tylko siła, przepraszam, siła nie musi dotyczyć karabin. Siła to też jest nie tylko pieniądz, siła to też jest przekaz. Siła to też jest mądrość, siła to też jest właściwa konstrukcja różnych spraw. Po prostu siła. Tak coś jak trzeba mieć. Tak jest. Jak nie jesteś bardzo przystojny, to bądź bardzo bogaty. Na przykład. Albo jak nie jesteś ani przystojny, ani bogaty, to miej chociaż świetne poczucie humoru i bądź dobrym kochankiem. Coś musisz mieć, świat tak? Świat musi cię do czegoś potrzebować. No trudne rzeczy pan mówi. Zastanawiam się w tej chwili, co możemy mieć my Polacy, co mogłoby być taką naszą walutą. No potrafiłabym parę rzeczy wymyślić, gdyby je dobrze sprzedać. Co by pan wymyślił? No poza takimi fajnymi rzeczami typu, że u nas zasadniczo społeczeństwo jest dobrze wykształcone i mam wszelkie podstawy ku temu, żeby stworzyć fajną klasę średnią i się bogacić. Mamy znakomitą geografię, która jest jednocześnie paradoksem i wielką szansą dla Polski. Leżymy na najważniejszym szlaku tranzytowym, północ, południe, wschód, zachód, w centrum Europy, w najważniejszym geopolitycznym miejscu w zachodniej części Eurazji. I w wypadku wojen, jak byliśmy słabi, powodowało to straty, klęskę i tak dalej. Ale gdybyśmy byli silni, to jest samograj finansowo-ekonomiczny. Świetne, co pan mówi. Tak, Chińczycy mawiają, że kryzys to trudna sposobność. Uświadomiłam sobie, jak pana słucham, że to jest to wszystko, na co my narzekamy. Może poza wykształceniem, ale to też jest paradoks, że czasami dużo mniej wykształcone narody od nas lepiej sobie radzą ekonomicznie. Oczywiście.
faktem jest, że większość, no czasami są lepiej położone geograficznie niż my. Na przykład Amerykanie są po prostu wyśmienicie położeni geograficznie i samograj to jest finansowy. No myślę, tak, myślę o tym wykształceniu. To jest jednak niesamowite, że nie tyle, jak grze w pokera, nawet czasami nie tyle jest ważne, co się ma, ale jak się z tego korzysta. To też. W ogóle i wszystko, jakie w pokera jest i ważne, jakie się karty wylosuje, jakie się dobierze i też jak się nimi po prostu gra. Czyli tak naprawdę jak... No ja wiem, że pan nie chciał o tej polskiej klasie politycznej, ale cały czas mam w głowie gdzieś te porównania. Chociaż no na przykład o Trumpie, jeszcze wróćmy do Trumpa. Jak sobie o tej charyzmie, zatoczmy koło, rozmawialiśmy, to też zdradzę państwu, że w przerwie rozmawialiśmy o tej charyzmie. Też ja mówiłam o Michelle Obamie, która ma niesamowitą charyzmę i ma to coś, a pan wtedy powiedział, że tak, ale Donald Trump też ma to coś. On też czaruje i uwodzi. No bo tak robi. Czym on uwodzi? Siłą. Czyli całe wszystko się sprowadza oczywiście, jednak do tej siły. Bo wszyscy czują to. Bo jest taki pewny siebie, no ale to i Kaczyński ma ten rodzaj ale siły. Ale można być pewnym siebie, ale w środku pusto. I to wtedy wygląda pusto. A on tego nie ma i nie umiem powiedzieć dlaczego. No, albo się ma, albo się tego nie ma. Myślę, że dlatego wygrał wybory, a wygrał i trzeba mu to oddać. Wygrał to z wielką... Była to wielka sztuka i on po prostu, będąc człowiekiem spoza systemu, kopniakiem rozbił to wszystko, a poza tym w trakcie wyborów cały system poszedł za nim. I Hillary Clinton przegrała z systemem. Establishment amerykański, stara Ameryka, wojsko, służby, dawna Ameryka imperialna poszła za Trumpem i on wygrał dzięki nim. A zastanawiał się pan nad Unią Europejską. Donald Trump zresztą mówi, że Unia Europejska jest bardzo słaba i prawdopodobnie upadnie, cokolwiek to znaczy. To jest prawdopodobne? Oczywiście. Jak mógłby wyglądać taki upadek Unii Europejskiej i kiedy on by mógł nastąpić? No, na swój sposób on właśnie następuje i może historycznie patrząc stwierdzimy, że już dawno, gdy rozmawiamy, dawno tej Unii nie było. Tak jak Imperium Rzymskie. Tylko nie zauważyliśmy, tak? No, nikt nie widział, jak Imperium Rzymskie się kończyło. Tak w sensie, no, jak moment. Przyjęto potem, że to zabicie ostatniego tam cesarza. Było. Natomiast Unia na pewno jest inną Unią niż ta, do której wchodziliśmy. Zupełnie po szwach konstytucyjnych mamy kryzys ekonomiczny, bezpieczeństwa, nie ma Wielkiej Brytanii. System bezpieczeństwa się zmienił, Niemcy zaczynają prowadzić grę kontynentalną, biznes niemiecki pcha się zupełnie w inną stronę niż w starej Unii, dlatego że podobnie jak przed I wojną światową, coraz bardziej podporządkowuje sobie gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, bo to jest naturalna przestrzeń, gdzie biznes ma lepsze stopy zwrotu niemiecki, a my jesteśmy podwykonawcami. To powoduje coraz bardziej rozwarstwienie interesów francusko-niemieckich i to w ogóle, tak jak w życiu, no. Jest małżeństwo, a potem po prostu to schodzi na boki. Czyli jest w ogóle możliwe, że już ci najbardziej bystrzy przywódcy europejscy wiedzą, że tak jest i pod to już grają i układają. Myślę, że codziennie Angela Merkel patrzy, czy się opłaca Unia i strefa walutowa w gospodarce niemieckiej i w momencie, w pierwszym dniu, gdy to się przestanie, zgasi światło i ona podejmie o tym decyzję. Natomiast tak się opłaca Unia Europejska Niemcom akurat i strefa walutowa Niemcom i gospodarce niemieckiej, że to jeszcze może potrwać. Natomiast no jest w ogromnym kryzysie Unia Europejska. Po prostu państwa się umawiały na coś innego. Państwa się umawiały na dobrą pogodę i na wieczne prosperity. I bez oddawania tych wszystkich fajnych własnych zabawek. Na to się umawialiśmy. I my, i Grecy, i wszyscy. No a jest zła pogoda. Okazuje się, że ktoś musi rządzić. Chcieliby Niemcy, bo są najwięksi, ale inni nie chcą dać tej władzy. I nie ma transferów do peryferii, takich jak powinny być. No i to powoduje... rozpad i każdy zaczyna sobie palić własne papierosy, jak to się mówi. Czyli czekają nas spore zmiany. Wygląda na to, że mogą nas czekać spore zmiany i to nie jest dobre dla Polski. Rozpad Unii Europejskiej nie jest dobry dla Rzeczypospolitej. Potrafimy z powrotem pod rosyjską strefę wpływów. Nie mamy chyba innego wyjścia. To nawet nie o to chodzi, bo Rosja jest słaba. Słaba? Rosja jest najsłabsza, oczywiście poza smutą jelcynowską jest najsłabsza od... I poza tymi w czasach wojny domowej, rewolucji, ale jest najsłabsza chyba z początku swojej drogi imperialnej, czyli od rządów Piotra Wielkiego. Terytorialnie też jest najsłabsza i Rosja jest zasadniczo słabym państwem. Problem i atrybut Rosji polega na tym, że jest świetnie geograficznie położona, łącząca Azję i Europę i jest bardzo potrzebna w grze o równowagę sił dla Zachodu. W tym dla USA, dominującej potęgi morskiej. Dlatego tyle razy Anglosasi nas zostawiali na lodzie.
Fajnie pan mówi, mimo że długo się pan rozkręcał w tym moim programie, musieliśmy się trochę poznać, ale niestety, jak już się rozkręciliśmy, to program dobiegł końca. Ja bym chętnie porozmawiała o tej Rosji jeszcze, no ale to już musimy sobie zostawić na następny raz, bo proszę państwa, skończyła się rozmowa. Doktor Jacek Bartosiak był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję. Za rozmowę i dziękuję, że byli państwo z nami. Dobranoc, do jutra.